w olimpijską środę 10 sierpnia. Wita się z Państwem Michał Stafilczuk. My dzisiaj o lokalnym sporcie, ale nie zabraknie również olimpijskich akcentów. Rozpoczniemy jednak od piłki ręcznej. Szczypiornistki Piotrkowi odniosły dwie wygrane nad KPR Jelenia Góra w meczach sparingowych. Były to pierwsze gry kontrolne naszych zawodniczek przed nowym sezonem. Do Piotrkowa przyjechał KPR Jelenia Góra, który zagrał z zespołem Michała Pastuszki dwa mecze. W pierwszym spotkaniu Piotrkowia pewnie pokonała rywala 31-24, a w drugim pojedynku bardzo długo zanosiło się na wygraną przy jezdnych. Na kilkanaście minut przed końcem Jeleniogórzanki prowadziły bowiem różnicą nawet 7 trafień. Piotrkowia w końcówce wrzuciła jednak przysłowiowy piąty bieg, doprowadziła najpierw do remisu, a rzut karny na wagę zwycięstwa celnie wykonała już po czasie Agata Wypych. Piotrkowianki wygrały drugi mecz 29-28. Na razie to traktujemy bardziej jako kolejny etap przygotowań. Dziewczyny mają też wybiegać to wszystko w czasie gry. Tak jak każde granie, nawet to najsłabsze, jest lepsze niż każdy trening. Aczkolwiek dwa różne mecze na dzień dzisiejszy. Mamy siły na 40 minut biegania w jednym meczu, bo ten pierwszy mecz nam po prostu... wybiegały to dziewczyny, tak? Wybiegały, wypracowały w obronie. Tutaj musieliśmy... Słabo nam się grało w obronie. Ale widać, że zespół walczy. Z minus chyba tam 7 czy 8 bramek doszły na remis. Walczyły. Myślę, że wszystkie jakoś tam porówno też grały. Także to takie pierwsze koty za płotem. Na tym to ma na razie polegać, żeby przyćwiczyć pewne warianty, tym bardziej, że mamy dwie rozgrywające jedną kołową, to też jest inaczej, też musimy się dogadać, zgrać, także cieszy wygrana, ale granie jest najważniejsze. Wyglądało raz lepiej, raz gorzej, ale jeszcze miesiąc mamy do ligi, także myślę, jakoś to wszystko się ułoży. Właśnie chciałem Cię zapytać jako kapitana drużyny o te nowe dziewczyny. Widać, że one dopiero powoli łapią to, co gra cały zespół. I trochę jeszcze przed nimi takiego sparingowego grania, aby to wszystko zrozumieć. Dokładnie. Troszkę tam z oką, troszkę jest bariery językowej, ale... Dajemy radę, że tak powiem. A reszta pomalutku, tu nachodzonego, tutaj słownie i jakoś dajemy radę. Działacze Piotrkowi ogłosili po meczu, że ostatnią pozyskaną zawodniczką przez nasz klub jest skrzydłowa Aleksandra Drązikowska. Młoda piłkarka związała się z Piotrkowią roczną umową. W czasie najbliższego weekendu, a dokładniej mówiąc w piątek i sobotę, Piotrkowia będzie organizatorem memoriału imienia Krzysztofa Kazimierskiego, w którym udział wezmą 4 drużyny z Superligi oraz pierwszej ligi. Ligowy sezon nasze zawodniczki rozpoczną zaś na początku września meczem w Elblągu z miejscowym Startem. Od porażki rozpoczęli nowy sezon w czwartej lidze łódzkiej piłkarze Polonii Piotrków. Nasza drużyna przegrała w Bełchatowie ze Zjednoczonymi Gmina Bełchatów 0-1. Pierwsze 30 minut należało do Polonii. Podopieczni nowego trenera Aleksandra Majicia stworzyli dwie znakomite sytuacje do zdobycia bramki. Nie wykorzystali ich jednak Eryk Sulikowski i Adrian Malicki. Zemściło się to na Polonii w 36 minucie. Filipa Błażejewskiego pokonał wtedy Dominik Cukiernik. Tuż przed przerwą w polu karnym faulowany był Konrad Niedzielski. Chwilę później sam poszkodowany ustawił piłkę na 11 metrze, ale przegrał pojedynek z Błażejewskim. Grając ambitnie, Polonia nie rezygnowała w drugiej połowie z walki i była bliska doprowadzenia do wyrównania. Malicki po raz drugi przegrał jednak pojedynek z Wiktorem Baranowskim. Gospodarze dowieźli korzystny wynik do ostatniego gwizdka i po zakończonym meczu cieszyli się ze zdobycia 3 punktów. Myślę, że trener po przegranym meczu nie może powiedzieć, że jest zadowolony, a ja naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że chłopaki dali wszystko o siebie i naprawdę większość tych rzeczy, które mówiliśmy w szatni, zrobili. Tak? Wiadomo, sytuacje były, nie wykorzystaliśmy, to dzisiaj wracamy bez punktów, ale uważam, że pierwsza połowa, gdzie stwarzamy przy 0-0, 30 minut prowadzimy grę i stwarzamy dwie naprawdę 100% sytuacje, nie wykorzystujemy, później właśnie pod końcówka, ta pierwsza połowa decyduje, stracimy bramę. Drugą połowę mogliśmy odrobić stratę i wywieźć z tego trudnego boiska punkt. Będę na pewno wymagał więcej od swoich zawodników, natomiast bardzo cieszy zwycięstwo. Wiadomo, pierwszy mecz, pierwsza kolejka to zawsze jest niewiadoma.
przyszło parę nowych osób, trzeba to wszystko gdzieś tam wkomponować. Nie było, co wiadomo, okres przygotowawczy letni nie jest za długi, nie było czasu, żeby to wszystko dobrze poukładać, natomiast tak jak powiedziałem, będę wymagał więcej i myślę, że zjednoczeni będą grali lepiej. Mecz z drugiej kolejki Polonia rozegra na własnym boisku, a rywalem naszej drużyny będzie Jutrzenka Warta. Mecz zostanie rozegrany w sobotę 13 sierpnia o godzinie 18. Trwają igrzyska 31. Olimpiady w Rio de Janeiro. Na koniec bardzo miła informacja, walki zapaśnicze dla telewizów komentować będzie wicemistrz olimpijski z Barcelony, piotrkowianin Piotr Stępień. Dostałem taką propozycję i myślę, że 14 sierpnia będę komentował te walki w telewizji. Piotr Stępień uczestniczył w dwóch igrzyskach olimpijskich, w Barcelonie jako zawodnik. Tam zdobył srebrny medal, 8 lat później poleciał do Sydney jako drugi trener kadry. Tak wspomina swoje olimpijskie przeżycia. Jako zawodnik to no nie miałem za dużo czasu na zastanawianie się, myślenie, bo pojechaliśmy na igrzyska i praktycznie za 3 dni startowałem. Także to przede wszystkim byłem skupiony na tym, jakie mam zadanie, co mam zrobić i skupiony na walkach. Udało się, fajnie, cieszyłem się z tego i zaraz praktycznie po zakończonych zawodach wyjechałem do domu. Także tych igrzysk samej tej wioski za dużo tam nie skorzystałem, nie zobaczyłem. Oczywiście jest to ogromne przeżycie, każdy sportowiec czeka na to, żeby się zakwalifikować do ekipy narodowej, wystartować w igrzyskach. Jeżeli się jeszcze uda zdobyć medal, to już jest super, tak? A te drugie igrzyska jako trener, to byliśmy już tam 2 tygodnie przed, także taki rekonesans zrobiony. Jako trener to już miałem troszeczkę więcej czasu pochodzić, pooglądać. To się rzuca w oczy, to co, że na przykład no, jako reprezentant masz możliwość startowania w mistrzostwach świata, to tylko w obrębie własnej dyscypliny, a tam spotykasz ludzi, których też często widziałem tylko powiedzmy z przekazów prasowych, telewizyjnych, gdzieś czytałem o nich, a tam mogłem ich zobaczyć na żywo, mogłem powiedzmy się przywitać, porozmawiać. No jest to ogromne przeżycie, taka ilość znanych postaci sportu skumulowana w jednym miejscu, no to robi wrażenie na każdym. Niestety na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro zabraknie polskich klasyków. Piotr Stępień będzie musiał z konieczności więc komentować walki zapaśników z innych krajów.